Lider tabeli Sokół Aleksandr Łódzki przyjechał do Sieradza z apetytem na wywalczenie kolejnego kompletu punktów. Jednak gospodarze nie zamierzali nawet na chwilę odpuścić i zrezygnować z powalczenia z trudnym przeciwnikiem. Już od pierwszych minut meczu biało-zieloni pokazali rywalowi, że nie będą mieli łatwej przeprawy. Po sytuacjach z jednej i z drugiej strony w 43 minucie spotkania Warta wyszła na prowadzenie po strzale Marcina Kobierskiego. Mimo opanowanej sytuacji i korzystnego wyniku goście pokusili się na bramkę kontaktową już w 47 minucie, a chwilę później zrobiło się naprawdę źle po samobójczym trafieniu Warty. Po usilnych staraniach zdobycia przynajmniej gola kontaktowego dopiero i na szczęście na minutę przed ostatnim gwizdkiem arbitra gola na wagę jednego punktu zdobył ponownie Marcin Kobierski. Warta Sieradz z dorobkiem 9 punktów po 8 kolejkach zajmuje 13 lokatę w tabeli ligowej. Kolejny mecz na własnym stadionie rozegrany zostanie w sobotę 26 września o 16 z Pilicą Białobrzegi.